Cześć, witajcie, Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Dzisiaj chciałem wam pokazać taką oto fajną sztabeczkę, kilówkę. Tak wygląda kilo złota czystego, wyprodukowany przez Hereusa. No, na tą chwilę to jest jakieś 170 tysięcy złotych z lekkim haczykiem. Widać, że od razu czuć, że to nie jest coś, że to nie jest inny metal, bez porównania. I oczywiście ja nie polecam jakoś specjalnie, żeby takie rzeczy kupować, bo dużo lepiej mieć mniejsze monety, lepiej mieć nawet 100 monet, które się złożą na kilogram złota, niż taki kawałek, bo to czasami trudniej sprzedać i trzeba naraz sprzedać przede wszystkim, ale niektórzy ludzie sobie życzą takie kilówki mieć. W związku z tym ja nie mam innego wyjścia, tylko tym po prostu czasami handluję. Obok leży telefon dla porównania. To jest, ta sztabeczka jest dużo mniejsza od smartfona. Tak to wygląda. To jest sztabka Lana, czyli produkcja wygląda w ten sposób, że forma, tak zwana kokila, jest napełniona granulatem złota. Tych kokili się zbiera kilkanaście jednorazowo, czy kilkadziesiąt. Idzie to do pieca do 1100-1200 stopni. To się wszystko razem stapia. No i potem wychodzi z pieca. Jest nabite pod prasą hydrauliczną, prawda? Oznaczenia, numer seryjny i wędruje sobie dalej już do klientów. Także są w Polsce ludzie, którzy takie rzeczy sobie kupują, sprzedają, mają taką formę zachowania kapitału. Także tak to wygląda. Gdyby się ktoś zastanawiał, co ja z taką sztabką zrobię, że ma taką sztabkę i co z nią zrobi, no to czy ją gdzieś sprzeda, no to ja informuję grzecznie, że owszem, na przykład u mnie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, dużo zdrowia, cześć.